W tym odcinku chcemy zaprosić Was do odwiedzenia wspólnie z nami bardzo unikatowego obiektu, czyli fortu numer 31 Święty Benedykt, który znajduje się w Krakowie. Zapraszamy. W imieniu Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Rawelin witam Państwa na oprowadzeniu. Serdecznie zapraszam do przyjrzenia się, zwiedzenia razem z nami fortu pod kościółkiem świętego Benedykta, fortu, kiedy była numeracja obowiązująca numerowanego numerem 31. Moje nazwisko Krzysiek Śliwa, będę miał przyjemność Państwa spróbować troszeczkę z historią i z faktami w tym obiekcie zapoznać. Zaraz Wam coś o tym jeszcze powiem, ale nawet jakbyśmy przeszli przez 3 albo 4 przeszkody, to nadal jeszcze są zrealizowane strzelnice, które by nas mogły tutaj ogniem karabinowym, flankowym przywitać. No i powiem Państwu szczerze, fajnie Was spuściłem do fortu, ale w roku 1880 czy 90, a nie byłoby Wam tak łatwo, tak? Ponieważ tak, jak już istniał wał, to na pewno na wale byłaby brama, jakiś punkt kontrolny, ale to było wtórne. A tak naprawdę przy przedbramiu i w bramie przeszliście przez coś, co terminologia austriacka mówi na to Zwinger, zdwojnik. Tutaj normalnie, no mamy tutaj nowszą bramę, oryginalne skrzydło za parę dziesiąt metrów, pokażę za plecami. Brama była zawsze zamknięta. I dodatkowo na zewnątrz tutaj przedbramia była też druga brama, krata forteczna, tak? I system był taki, że generalnie one są zawsze wszystkie zamknięte, jedna i druga, i trzecia też. Jak się ktoś ma ochotę dostać do fortu, to jak już przejdzie zwłaszcza przez system zewnętrzny, to prawdopodobnie sygnałem dźwiękowym, szukam dzisiaj tutaj rączek do tego, w kilku fortach nam to się zachowało, dzwoni się, tak? A wartownik ma tutaj takie ładne przezierniki w bramie i patrzy, kto zacz. Jak mu się wstępnie ktoś podoba, to brama wewnętrzna fortu dalej jest zamknięta, ale otwiera się brama Zwingera i wózek z zaopatrzeniem albo pododdział wojska wchodzi. Brama Zwingera zewnętrzna jest zamykana, raz jeszcze lustruje się albo przez przeziernik, albo przez uchylone drzwi, tak? Kuka się, kto zacz i czy go wpuścimy, czy nie. I dopiero jak się wartownik przekona, albo oficer dyżurny z dyżurki zaraz obok potwierdzi, to się dopiero wpuszcza, otwiera skrzydło bramy do sieni i potem się bramy znów zamknie. Uwierzcie mi, kolejne skrzydło jest za nami. Ten fort jest wariacki, bo oprócz tego, co ma standardowo zrobione, tak? Proszę Państwa, tutaj jest takie dziwne rowki i one się w kilku miejscach w tym forcie pokażą. Już nie będę Was dopytywał. Te rowki służą do zdwojenia bramy. Wkładało się belty dębowe. Można było, jak się nie śpieszyło, tak naprawdę jeszcze piaskiem albo żwirem obsypywać. Czy belki obsyp i zdwoić. Tak naprawdę komuś się wydawało, że mu się drzwi otwarły. Tak naprawdę potrafił się spotkać z kolejną ścianą zaraz obok. Fort Świętego Benedykta noszący numer 31 warto odwiedzić, gdyż jest to obiekt unikatowy. Jest to jedyne zachowane spośród trzech murowanych dzieł obronnych przyczółka podgórnej twierdzy Kraków i ostatni w Polsce fort wieżowy. Fort zbudowano w latach 1853-1861, czyli w pierwszym okresie istnienia tej twierdzy. Jego nazwa wywodzi się od pobliskiego kościółka świętego Benedykta. Fort po 1918 roku został zaadoptowany na mieszkania
i użytkowany był do 1984 roku. Patrzymy bardzo po drogi, tutaj są trudne drogi. Cóż więcej o forcie? Reprezentuje typ XIX-wiecznej baszty artyleryjskiej spotykanych w wielu twierdzach, takich jak Ulm, Linz, Werona, Lwów. Jako jedna z późniejszych realizacji tego typu jest przykładem najdoskonalszych rozwiązań w tej dziedzinie w nowożytniej austriackiej szkole fortyfikacyjnej. Obecnie stanowi jeden z najciekawszych i najcenniejszych zachowanych obiektów twierdzy Kraków. Jeśli chcecie go odwiedzić, kontaktujcie się z opiekunami, czyli z krakowskim Stowarzyszeniem Rewelin. Cześć!